Cezary Pazura przez lata był samotnym ojcem 35-letniej dziś Anastazji. Wiedzieliście, że pierwszy ślub gwiazdora miał miejsce w 1989 roku z 8 lat od niego młodszą Żanetą? Jak doszło do tego, że kobieta nie wychowywała swojej córki? Czemu przez lata nic o niej nie wiedzieliśmy? Jak doszło do rozstania pary, którą podobno połączył namiętny romans? Jak o dzieciństwie i problemach mamy wypowiada się córka pary? Anastazja, córka Pazury, jest dziś dorosłą kobietą i zdecydowała się pójść w ślady sławnego ojca. Po szkole aktorskiej rozwija swoją karierę i ostatnio udzieliła swojego pierwszego wywiadu De La Plejady. Nieco na temat problemów Żanety Pazury wiedzieliśmy już wcześniej z wywiadów i biografii aktora. Jednak teraz pojawiły się nowe fakty. Gdy byli młodym małżeństwem, kariera Cezarego zaczynała się stopniowo rozwijać, więc krążył między Warszawą a Łodzią, gdzie mieszkały jego żona i córka. Kobieta jednak szybko zaczęła wychodzić na nocne imprezy, a dziecko zostawiała pod opieką babci. Wiadomo, że była uzależniona od alkoholu i opioidów, a aktor próbował jej pomóc wyjść z nałogów. Jednak po tym, jak spoliczkowała go na planie przy całej ekipie, będąc pod wpływem, doszło do rozstania. Kobieta porzuciła rodzinę i nie dawała znaku życia. Po prostu zniknęła, doprowadzając do tego, że aktor musiał pogodzić rozwijającą się karierę z wychowaniem córki. Anastazja przez lata nie miała kontaktu z mamą. Jak mówi, nie dotarły do niej żadne próby kontaktu ze strony rodzicielki. Jednak wie, że ma siostrę ze strony mamy, z jej kolejnego związku. Poznała ją i dziewczyny bardzo się polubiły, utrzymują stały kontakt. To właśnie od niej dowiedziała się przykrej prawdy. Jak przekazała w wywiadzie, do mnie nie dotarły próby kontaktu z jej strony. Natomiast mam kontakt z moją przyrodnią siostrą, córką mamy. Mama niestety już nie żyje. Żaneta umarła w wieku 44 lat i to wydarzyło się chyba dekadę temu. Dowiedziałam się o tym przez jej córkę, poinformowała. W ten sposób dowiedzieliśmy się o śmierci Żanety Pazury. Nieznana jest ani dokładna data, ani przyczyna. Można jednak przypuszczać, że jeśli kobiecie nie udało się uporać z nałogiem, to mógł on być bezpośrednią lub jedną z przyczyn zgonu. Gdyby żyła, kończyłaby w tym roku 54 lata.